Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym miksiku z Shakesa S34 i W9. Moi drodzy, pierwszy komunikat, dość ważny. Chyba tam ktoś, niektóre osoby zapominają o warunkach następnych odcinków, a teraz tak na poważnie, pamiętajcie o łapkach, moi drodzy. To pomaga, to powiększa cały czas liczbę subskrybentów, zwiększa liczbę materiału dostępnego na kanale. Więc i daje mi większą zachętę do tego, żeby dodawać coraz to nowy content na ostatnie odcinki z Shakesa. Nie możecie narzekać, tym bardziej mnie dziwi liczba łapek, bo były robione i strefy mroku, i miliardy expa powpadały, i kupę kamienia było kopanego. Więc naprawdę, naprawdę porównując to z ostatnimi odcinkami, kiedy mieliśmy ten czas przeczekiwania, ruszyło się naprawdę, naprawdę sporo. Więc pamiętajcie o tym, co dzisiaj krótko, ale i też treściwie, co będziemy robić. Po pierwsze, przelecimy sobie szybko ostatnie komenty, bo pytacie też czasem o te same rzeczy, więc może załatwmy to raz, a szybko. Tak, osiągnięcie zostało naprawione na wszystkich serwerach ponad tydzień temu. Nie pytajcie o to samo. Kupiłem go tyle razy, że mam go po prostu na zawsze. Nie pytajcie mnie ile, bo nie pamiętam. Kolejne serii pytań, czym się lepiej gra, jest też dość częste. Część tych komentów po prostu usuwam, wybaczcie mi. Z PW też takie PW usuwam już, bo ileż można o tym samym mówić. Z wiadowcą jest łatwiej, chociaż po ostatnich nerfach z naliczaniem premii do pupili dla pachołków jest to trochę bardziej zbalansowane. Już zwiadowcy tak nie szaleją, bo Kunegunda nie ma podwójnego bonusa. Na 4M nie ma wszystkich tornad, bo nie ma nigdzie. Na 4M są dodawane, jak ktoś tam przychodzi. Ten koleś, który zrobił jako jedyny chyba jeszcze do tej pory te 1000 tornad, nie wiem, może ktoś jeszcze dorobił, ale on gdzieś tam na forum podawał niektóre te takie blokowe sytuacje, więc należy tam poszukać na forum tego tematu. Co do banów, no to wiecie, wystarczy spróbować się zalogować na to konto, jeżeli dostaniecie odpowiedź, że konto jest zbanowane, to zbanowane, jeżeli dostaniecie odpowiedź, że hasło jest nieprawidłowe, to znaczy, że wszystko jest ok. Tak, wypocząłem, dziękuję, dziękuję za życzenia zdrowia. Jak stoję ze Asterowcem, nie ruszyłbyś jeszcze tego maga? Zaraz sprawdzimy, ale chyba kiepsko stoję z tym Asterosem. I raczej tego maga szybko nie ruszę, jak widzicie. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Kupiłam. Widzicie, to są te same pytania, które się powtarzają non-stop. Nie zagram w Clash Royale. Tego nie rozumiem. Fajna gra, czyli Shakes. Sam ją robiłem, źle to trwało. No w jeden weekend przysiadłem i zrobiłem 35 serwerów Shakesa. I super mi wyszło. Także moi drodzy, dzięki wam wszystkim, czy lepiej, czy magiem. A co do HZ, już mówiłem, że nigdy nie będę więcej grał w tą grę, bo ona jest bez sensu. Tyle. Z jednego prostego powodu, moi drodzy, nie będę grał w grę, która z samego założenia i twórcy nic zmieniają, nie zmieniają w tym temacie. Nakazuje i zakłada oszustwo, żeby rywalizować, czyli tworzenie multikont, tworzenie botów, klikerów i wyciąganie jakichś trofek, stawianie sobie z multikont sobie bloków, żeby tych trofek nie stracić. Samo założenie tej gry jest po prostu beznadziejne z tymi trofkami i to jest jeden z podstawowych argumentów, dla których nie mam zamiaru grać w tą grę, bo to jest bez sensu, żeby rywalizacja polegała na tym, kto więcej oszuka, kto szybciej oszuka i kto lepiej oszuka. No. Mija się to, moi kochani, z celem. Zamykamy to okienko. Szybciutko 4 minuty. Za to nie będzie dzisiaj czytania PW w ramach akcji komentów z YouTube'a. Tu mam zapisaną bardzo ciekawą walkę. 74 miliony na Haksiora poszło. I prawie byłem wczoraj szczęśliwy, moi drodzy. Prawie, ale. Tyle co krytyków dostałem, zobaczcie na ryj. To się po prostu w pale nie mieści. Gdyby nie te wszystkie krytyki, gdyby kilka więcej uników, dosłownie ze dwa, których zabrakło, zobaczcie, 13 milionów.
4 miliony i następny krytyk w ryj. 8 milionów mu zostało wczoraj. No i będziemy dzisiaj próbować, i od tego zaczniemy, że będziemy dzisiaj próbować te 12% dobić. To jest 47 milionów, to nie jest dużo. Aczkolwiek wszystko zależy od tego, jak te krytyki siądą naszemu przeciwnikowi. Jak siądą nam, może się to okazać tak, że nawet połowy healthu nie stracimy, a może się okazać tak, że nie zrobimy tego w ogóle. To jest jak ze zwiadowcą, jak widzicie. Za hit za 2 miliony, hit za 4 miliony, z tamtej strony krytyk. Jest unik, no wszystko wskazuje na to, że się uda. Hura, hura, hura. Możemy z dumą nacieszyć się kolejnym zdjęciem do klasera 9644. Już jest blisko powrotu do 97% po tych upgrade'ach. Zaraz powinna nam się też solidność zrobić. Zobaczymy, czy się uda. Jest w każdym razie 33 portal solo. Zaraz jeszcze sobie sprawdzimy, jak to wygląda. Portal do piekieł. To jest 33 portal solo, mamy zaliczony Aksora. Teraz następny wojownik to będzie też dość proste wyzwanie. No ale później wkraczamy w tą serię magów, którymi męczyliśmy się na W9 i będziemy się męczyć dalej, czyli zostanie tych, będzie tych trzech magów, Slender, Rozgniatacz i Wstrętna Wiedźma. Na W9 mam w tej chwili 39 portali. Czyli biję AK-410, czyli biję Mortimusa Prima, tak? No, jest trochę tej różnicy. Ten wojownik szybko pójdzie z tymi trzema magami, będzie przygoda. Może kiedyś, chociaż to jest portal solo, więc ja tutaj maga mam zdecydowanie silniejszego niż zwiadowcę. Więc dopóki jeszcze i portal gildii nie pomaga, jeżeli portal gildii wyprzedzimy, na przykład to 4-5 portali, to te 5% damage'u z czasem może coś dać, tym bardziej, że moi drodzy, czas też sprzyja i czas też gra na naszą rolę, na naszą korzyść, ponieważ jeszcze ten exp się spłaszcza, to trzeba o tym pamiętać, że tu ma dojść do 1 500 000 000 expa na level. Zobaczcie, to jest 384, to jest 350. Odkąd zapisuję expa w tabelce, tu wbiłem chyba 20 kilka, zaraz wam dokładnie powiem nawet, żeby nie było niedomówień, tylko znajdę tutaj to. O, teraz wam dokładnie powiem, nie wiem co tam mam w tym pliku oznaczone, więc na razie go ukryję. Na S34 od 28 marca biłem z 320-350, czyli 30 równiutko leveli od 28 marca. W tym czasie na W9 od 28 marca z 366 na 384, czyli 18 leveli, tak? Tak, no to wygląda. Więc jeszcze te levele się będą spłaszczać i jeszcze będzie taka sytuacja, że w momencie, w którym tam dojdę do 1 500 000, tu dalej będę robił więcej leveli niż tam i dopiero jak tutaj zbliżę się do tego 1 500 000, to ta różnica levelowa będzie mniej więcej już wtedy stała, więc podejrzewam, że jak na W9 wbiję 400 level, to tu będę miał 380, może 390 level. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. W każdym razie mamy kolejny loszek zaliczony. Możemy z czystym sumieniem walnąć teraz portal gildii, no bo portal, Jezu. Czy to jest takie czyste sumienie, to nie wiem. Oj, szkoda tego. Szkoda tego, bo mógł wyjść jeszcze jeden hit. Ale i tak damage całkiem solidny, ponad 15 milionów. Trzeba odświeżyć, bo czat czasem nie pokazuje. To jest duży damage, więc czat to musi pokazać. 16 milionów 857, całkiem przyzwoity damage. Nie ma co narzekać, moi drodzy. I teraz pytanie, czy już mi się odblokowało osiągnięcie bądź aktywny w gildii przez 10 dni. Super. Naturyst ciągle nie mam, bo ciągle ten plecak pełny. Nie ma kiedy tego zrobić, muszę się spiąć.
To też chwilę poczeka, graj przez rok, no to do świąt poczeka, tu już będzie to czekało, to też będzie czekało, to wszystko będzie czekało, to nie wiem co. Czy kiedykolwiek się tutaj zdecyduje na budowanie murku na 15 level, nie mam zielonego pojęcia, może kiedyś. Nie mam pojęcia, na razie jest tak jak jest, jest dobrze. Oczywiście tych ataków jest tak dużo. S34 jest dobrze zorganizowanym serwerem pod względem twierdz w porównaniu do W9 na przykład, gdzie sam zdałem dupy też, nie? Tutaj jest bardzo dużo możliwości ataków, więc zastanawiam się, czy w pewnym momencie nie ruszę z tymi fortami. Boję się tylko tego, że wiecie, to jest tak, że jak jest jeden cwaniak, który wybuduje forty, to ten jeden cwaniak za wiele nie zmienia. Natomiast jak tych cwaniaków rośnie, to nagle sytuacja każdego poprzedniego cwaniaka spada, pogarsza się. Nagle jakby na serwerze była połowa cwaniaków, to każdy z tych cwaniaków dostaje po dupie, więc dobrze jest być jedynym cwaniakiem, natomiast źle być jednym z 1000 cwaniaków. Jeśli wiecie o czym mówię, jeżeli rozumiecie co mam na myśli. Moi drodzy, szykowałem dla was pewną niespodziankę i udało mi się ją przeszykować. Pamiętacie ostatnio pacnęliśmy licho piekielne, żeby wbić 350 level. W międzyczasie zabiłem żywiołaka i ślimuna po to, żeby odblokować te oto piękne tornadka, które teraz hukniemy aż do 444. Moi drodzy, zatem zanim pupile, najpierw zrobimy sobie tornada, które powinny nam całkiem easy pójść, chociaż trochę jakoś mało szczęścia za pierwszym podejściem. Dużo krytyków na ryj, mało krytyków na jego ryj. Jezu, co on mi robi? To miał być taki easy tornadek. No co on mi robi? Patrzcie, jaki bandyta. I 12 milionów na ryj. Skurkowani. Jak on się nie wstydzi. I że jemu nie jest wstyd tak mnie po mordzie lać. Jeju, to ci chłopie dał krytyków tyle. No skubaniec. Jeee. Napierniczony 4 kryty pod rząd. I znowu zaczyna swoje. Przepraszam, czy on ma 90% szans na kryta, czy co? Bo mam dziwne wrażenia, że tak. Dobra. Parę razy skrócimy. Bo nie będziemy oglądać tego, jak mnie bije. Ojej, milion. 4 miliony. A, 2. Okej. Okay. Mamy zawiszawsze pokonanego. Idziemy dalej. Ranny lew. Kolejny potworek z cyklu. Ja robię bloki i walę kryty. Twoje uniki mi dyndają. No ciekawe. Dajesz Zbychu. Dobrze. Jeszcze 10 takich. Ej. Nie w tą stronę. Uniki, a nie bloki. Dobrze, jeszcze 4 dobre kryty. Jeszcze 3 dobre kryty. O! O! Dobra. Ranny lew też powinien zginąć. Halo, lwie. Mówię do ciebie. Ponaciskamy trochę szybciej Enter. Dobra. Poszło nawet coś, dostaliśmy jakiś naszyjnik za 1 500 000, spoko. Kundel! Zwiadowca! No to zwiadowca powinien iść dość szybko. Tak mi się wydaje przynajmniej. I dobra, poszedł. Jest głębionek. Co tam dostałem? Jakąś broń za... baby! Dziękujemy grze za 20 milionów monet. Głębion. To akurat mnie cieszy, bo... plecak się nie zapycha, pierścionek za 8 milionów to jest ważny item, trzeba go gdzieś tam schować, nawet przed epiki, żeby mi się nie machnęło, bo jego trzeba dobrze sprzedać. Już nie mam takich jakichś drogich itemów, nie? Nie. Ale tamten trzeba dobrze sprzedać. Wściekłe psisko. Wściekłe psisko mówi nam, dlaczego najpierw tornada, później pupile? Jak mam się wkurzyć, to wolę na koniec. Oj, 1 400 000, no! Nie rób sobie jaj. Głupi psie.
Znaczy głupi psisku. No kpią sobie ze mnie. 1 400 000. To jest po prostu żart kpina i tam 108 milionów. Ej. Dajesz. Dajesz, chłopie, bo w tym tempie to się zaraz grzypsony skończą, dobra. Poszło. Książę Ciemności to jest zwiadowca, więc on będzie dużo łatwiejszy. Chyba jakąś broń dostałem. Znowu broń na 10 paniek. Baby, dziękujemy. Dziękujemy za kolejne 20 milionów, które wpadły do naszej kabzy. Brutallo, wojownik. No, było blisko. Było blisko, ale to nie wszystko. Aj. Dajesz, bo to jeszcze kilka tornad przed nami jest do zrobienia. Dobra. Rękawice. To dość drogie. To niedobrze, że rękawice dość drogie nam wypadły. Lawopluj to jest łatwy rywal. Od razu Włodzimierz młotowładny poszedł. Pierścionek za 7 milionów to jest też dość drogi biznes. No dobra, musimy coś tutaj się pozbyć. 1 600 000 900 700 1 500. Ten był w toalecie. Okej, okay, sprzedamy to i sprzedamy to. Te itemy będą na jutro do kibelka. Znaczy do tego, do blacksmithera. Tylko, o! Nawet się nie zorientowałem, jak padł następny. Czasem widzicie, wejdzie w pierwszym hicie, nie wiadomo kiedy. Epic za 4 miliony, na szczęście. No, moi drodzy, robi się niewesoło. Musimy dalej coś opierniczyć. 1 500 000 i 1 000 000. Najwyżej będziemy te tanie. Dlaczego te droższe sprzedaję? Bo te tanie wrzucę do kowala, więc nic z nich nie będę miał. A jak mam wrzucać do kowala za 1 600 000, a sprzedać za 200, to wolę sprzedać za 1 600 000 i te ma do kowala dać za 200 000, nie? Jest to chyba też ekonomicznie uzasadnione. Siedmiornica, 34 900 inty padła. Podły liczy krupa, 34. Patrzę na te statystyki, kiedy ten blok zobaczymy. Bo ten blok lada chwila powinien być. To jest 443 tornado. Podły liczy krupa. Więc jeszcze śmiercionośna kaczuszka i to powinien być blok, a jak nie, to to na pewno będzie blok. Nie? Czy te bloki nie są jakieś takie mocne? Jeszcze z 2K z ręki wbijemy i przejdziemy te bloki. Natomiast tu już postoimy, tak? Tu już postoimy, tak jak na W9. Trochę czasu, później ruszymy i będziemy mieli tu już ciężki przebój. Na czym ja stoję na W9, powiedzcie mi? 485. Na Syrenii 56 000. To jest blok. To jest blok, moi drodzy, to jest blok. No dobra, podły liczy krupa jeszcze powinien paść. Jeszcze jedno tornadko po nim powinno paść. Czyli kaczucha. Ten naszyjnik sprawdzimy zaraz. Co to za jeden? Najlepsze to te bronie były za 10 baniek. Od razu bach, bach. Do wiedźmy. No i zobaczmy, czy uda się na przykład tego dużego łachudrę też cyknąć. To jest zwiadowca, więc... Zwiadowca dla mnie powinien być najłatwiejszym rywalem, jak widzicie. Hura, hura. Baby, no. To trochę się sprawy komplikują w tym momencie. To dość znacząco. To tu. Dość znacząco się te sprawy komplikują. Przedajemy najdroższe itemy. No, jeżeli szybko nie będzie pierścionków, rękawic, naszyjnika, butów. No, dobrze jest, że to są raz, dwa, cztery rodzaje itemów, więc jest duża szansa. To nie jest tak, że czekam z czterema brońmi i albo będzie broń, albo nie będzie. Tutaj jest duża szansa na to, że będzie. Zielony centaur. Zobaczmy jakąś taką próbę. Może jakaś nam się trafi bliska próba. Zobaczymy, może też jakaś szansa będzie. Tutaj będzie proste sprawdzenie, bo albo mamy damage i wytrzymałość, albo nie mamy. Ale chyba te 12 baniek to był maks, na co możemy liczyć.
Próbujemy podobną próbę uchwycić. 18, 17, 16. A. 24, 11, ok. Sprawdźmy. Siema. No dostałeś kryta, ja nie. Dostałeś kryta, ja nie. No powiedzmy 2,5 miliona w plecy. No jak widzicie, to jest nasz nowy blok. Przedstawiam wam zielonego centaura. Nowy blok na S34. Witaj, witaj. Witam i o zdrowie pytam. Bardzo bym chciał Robenta marketingowca cyknąć. Ale to jeszcze nie jest ten czas, kiedy dam radę. Tutaj tego samego gościa mam na W9, więc to na pewno nie jest czas. Tu chyba też. Gorołaz. Tak, tu też mam tego samego. Generalnie jest teraz różnica taka między S34 a W9, że tu mam 7 na 10, a tam mam chyba 9 na 10. Czyli dwie strefy mroku różnicy. Niezłe jajca. Niezłe jajca, moi drodzy, zatem jeżeli skończyliśmy nasze zabawy z tornadem, wpłynęło nam ze 400 milionów expa. Bardzo fajnie, bo jutro znowu będzie level up, ale to, co nam zostało jeszcze na dzisiaj, to najbardziej ryzykowne rzeczy. Żuwior, jak widzicie, cały czas karmiony na maksa. Na jutro też są śliwki odłożone. No, zależy mi na tym, żeby tutaj nie natracić za dużo, karmić w miarę możliwości na maksa od wyjścia żółwia. Wtedy szybko się dostanie 20. Z tego, co liczyłem, w czasie, kiedy wykarmię 20 i żółwia, już będę miał głębiona do karmienia z 20 aury. I po wykarmieniu głębiona dopiero cofam się do syrenii. Już będzie woda załatwiona. W świetle to, wiecie, już jest załatwione, bo trzy najważniejsze pety znaczą jak najwięcej. Teraz klocka trzeba jeszcze wyfarmić i wrócić do szczerbuna. Tu wygląda wszystko ok. Dzisiaj mamy mrok, więc Don trochę dostanie jedzenia. Już niewiele zresztą dostanie i pakujemy w toperza też, bo to dopiero chyba w październiku będzie. To nie wiadomo kiedy. To też będzie gdzieś wrzesień, październik. A tak z czystej ciekawości. Halloween 2017. Wtorek 31 października. Okej. Okay. Wrzesień, październik. To prawie listopad. Więc można spokojnie karmić toperza, bo zanim zdobędę czy zawiszawsze, czy mumifara, zawiszawsze chyba szybciej, to spokojnie wykarmię jeszcze toperza, więc nie ma tutaj paniki. Ryba wow. Ryba wow. Ryba wow. 300, 312, 100, 17, 100 i 20, 40. 19 zmarnowanych, no dobra. 4 pety karmi, czyli 12 zostaje zmarnowanych i 19 to 31, czyli powiedzmy, że ma 354, 254, 154, maksymalnie 60 poziom 20 peta, a wcześniej jest 17, czyli ten, maksymalnie 50 powiedziałem, już nie pamiętam. Nie chce mi się liczyć, w każdym razie słaby level 20 peta, ale omnibun na setnym. Więc może spróbujemy po prostu ogniem wjechać, bo to może będzie rywal dla naszego ognia. Wody raczej tu nie wcisnę. Tym bardziej, że woda ma, pirodliszka kończy, więc wszystko zgodnie z planem. Ulkon, Topesz, Don Jinjon, Omnibun. Omnibun dobije, dobity przez pirodlichę, to ciekawe. 17 pet zginął od 14. Ten 50 na 20 też ginie od pirodlify. No to powiem wam szczerze, że gdybym wiedział to, co wiem, że tutaj Skarabara, a nie, to pirodlicha wymęczyła, ok. Pirodlicha wymęczyła. Ciekawe, czy wymęczyłby też Szlauwąż. No zobaczymy. Na razie mamy Mephisto, 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 300, 12, 100, 16, 50, 17, 100, to i 20 już pewnie coś ma, 100, 200, 300, 50, no to 20 może już też mieć koło 80 nawet, czy 90, chociaż aż tyle to chyba nie, 436,
100, 200, 350, no około 80 poziomu może mieć już ostatniego peta. A więc odpalmy po prostu mrok na mrok i to powinno się udać. Omnibus zakończy imprezę, okej. Okay. Liarys jest mocny, jak widzicie, te 14 pety często robią gry. To był dobry krok z tymi 14 petami. Boiska Rabara widzieliście ładnie pocisnęła z Pirodlichą. Te 14 pety to po prostu są mordercy takich 12 petów. Kiedyś trzeba by tego Liska podnieść na 100, jakby był czas. No ale mamy Jerzyk. 312, 100, 16, 20, 17, 100 i 20, 70. Namieszane. No dobra. 100, 200, 300, 400. Zgadza się. Nawet by to było aktualne, więc 17 na 100, 20 na 17 poziomie. Więc albo, no powiem wam, że ziemia może być tutaj ryzykowna. Tym bardziej, że chociaż 17 w mroku to jest omnibum. Ja tutaj mam 18, 20 i petów 19. Więc ta premia tu jest naprawdę masakryczna. Więc może po prostu ruszmy ziemię. Powinno się to udać, ale sprawdźmy tak dla pewności. Ma łącznie 412, 4 zmarnowane, karmi raz, 2, 3, 4, 5 pupili, więc 11 plus 4 to jest 15, czyli 15 w plecy i 20 w plecy to jest 35 w plecy. Czyli ma 20 maksymalnie na 70 którymś poziomie. Dobra. Takie moje wyliczenia są. Ale tutaj raczej już do końca dojdziemy. Nie, Szczerbun kończy. To czyżby nie miał 20 na 70? Pancernik. Szczerbun omnibuna. No na 72. Czyli te moje wyliczenia jak na razie się dość dobrze sprawdzają. Oczywiście nie liczę co do sztuki, bo co do sztuki się wyliczyć nie da, ale te wyliczenia są jak najbardziej w porządku. Zostawmy, opierniczmy jeszcze jeden itemik. Jak już jesteśmy zapchani. Matyty, to może być rywal do naszej wody. Matyty 312, 100, 16, 100. 15 pupili tylko. I 17 ma maksymalnie na 11, 45 levelu. 300, 12, 100 i 16, 100. 300, 12, 100 i 16, 100. No dobra, tego 12, 100 konik zacznie, ryba dobije. Tego i tą 16 ryba zacznie. Dobra, tylko powiedzcie mi, 16 to jest woj, to nie zwiadowca? Nie, dobrze. Czyli woj tutaj trochę ruszy, mag dobije. Tym bardziej, że tu mam 16 pupili na 15, więc ta woda będąc gorszą jest taka sama. Bo to co tracę na bazie tego, że mrok jest lepszy na wodę, zyskuję tym, że mam jednego pupila więcej. I chyba trzeba to zrobić, moi drodzy, dla nauki. 312, 100, 16, 100. Trzeba to zrobić chyba dla nauki. No, nie wierzę, żeby powiedzmy pół ryby i część, szczerze to ta syrenia z tymi statami 9,5 tysiąca, to co, zabierze ćwiartkę, nie? Pytanie, jak kryty będą siadać. Może się okazać, że jemu siądą lepiej kryty ze względu na przewagę żywiołów. Ale kurde, no moi drodzy, no. Kiedy, jak nie teraz? Najwyżej przegram. Się będę przejmował. Szlał wąż kończy, więc jest to dobra wiadomość, bo skoro nie doszło do żółwia, to znaczy, że wygraliśmy. Ryba prawie cała dona zaczyna. Słabo tej rybie to idzie z tym donem, ale każdy damage się liczy, moi drodzy, bo syrenia też tam coś wbije.
i zbicie go do połowy przez te dwa pety, prawie do połowy, jest wystarczające do tego, żeby ledwo, ledwo widzę. O, nie takie ledwo, ledwo, ale ale liczy się na tyle, żeby wygrać. O to chodziło, to już wrzucimy toperzowi jedną tą. Chociaż można było opierniczyć jeszcze ten ostatni item, ale dobra. Toperz ma tam szóstkę, nic się nie stanie. Omnibun jak jest na 90, tu mam dwie jeżyny 91, więc spokojnie zaraz wbije się na 100 ten Don Jinjon i tak będę toperza karmił i tak. Więc nie ma tutaj paniki, no i eksterminator tutaj w ciemno bijemy, nie przyglądamy się nawet na konsekwencje. Na S34 udało się piąteczkę wykręcić, Paladon kończy tutaj imprezę. Nie ma tutaj nerwów ani stresów. Jadą na 68, nie da rady Paladonowi. Zobaczcie, co tutaj w świetle było, moi kochani. Paladon, przepraszam. Nie wiem, dlaczego podwójne L mi się tutaj włącza. Za grobu. Paladon stojąc nad grobem jeszcze dopikał. Zobaczcie, jeszcze była setka tego Heraldona i setka jednorożca w zapasie. No po prostu ten żywioł jest mordercą. Ten żywioł jest po prostu mordercą wszystkiego, co się dzieje. Mordercą. No niestety z pupilami na W9 nam tak łatwo i szybko i przyjemnie nie pójdzie i z tym trzeba się liczyć. Niestety. Ale zaraz sobie do tego dojdziemy. Na razie mamy wszystko ładnie porobione i jest kolejne to wyzwanie zrobione. Bądź aktywny w gildii. Rozbierać się na razie nie rozbiorę. Teraz czekamy na handel z miśkami. Podniesiemy sobie trochę stat. 5 powiedzmy. Kurde, 3845 z podstawy 3200. Trzeba będzie, jak to podciągnę pod 4, to podnieść do 3,5 chyba. Bo to jeszcze jest tanie, jak widzicie. Do 10 baniek to trzeba podnieść. No okej. Okay. No dobra, moi kochani, to S34 nam się udało. Skończyliśmy portal solo, zrobiliśmy kilkanaście tornad, 5-0 w pupilach. Można uznać, że serwer S34 jest dzisiaj udany. Przydaliśmy dwie bronie za 20 baniek, wpadło jeszcze 3 itemy drogie, 4 itemy drogie, 5 itemów drogie jeszcze wpadło. Zobaczcie, to jest pieniędzy 8 i 8, 16, 24, 32. 40 baniek nam wpadnie, czyli 80 milionów. Te 5 itemów to jest 8 z ręki. Warto takie rzeczy trzymać i czekać na kowala, bo to jest albo 4 z ręki, albo 8 z ręki. Jeżeli przeczekacie kilka razy, nagle się okaże, że macie 50 z ręki, a nie 25, nie? Więc to jest warto robić. To możemy zamknąć. Idziemy na W9, moi drodzy. Zaczynamy po prostu. Na żywca od portalu 9400, ale się zemścił, skurkowaniec. Ale to nic, moi drodzy, że się zemścił. To jest nic, bo walnęliśmy ponad 20 milionów, 21700, prawie 2%. Znaczy, lekko ponad procent, ale 2% zeszło z wyniku, to był dobry hit. No i mamy podobną sytuację tutaj w portalu, 24%, to jest coś, co możemy zrobić, chociaż uczciwie marne są na to szanse jeszcze. No nie hitami po 3,5 miliona, no ale hitem już za 13 i 8, 9 i 15. No jak widzicie, szansa była, żeby Mortimusa zaciukać, naprawdę spora. Na jutro nam zostanie 15%, bo 10 się odnowi. Ej, Duke, nie rób mi tego. Podlevelowali się cwaniaki. Teraz mam ciężej z biciem się z nim. Musiałem prychnąć, przepraszam was za to. Okej. Okay. 39, Flem 38, Duke też już ma 39, 38, 37. 36, 38. No okej, okay, Duke ma 39, więc przydałoby się ten 40 wbić jako pierwszy. Zobaczmy Syrenię, czy Syrenia coś nam powie, chociaż Syrenia nie. Syrenia nie, moi drodzy. Syrenia nie padnie. Portale walnięte zostały nam pupile. Zaraz do pupili dojdziemy. Jest prawie 500, jest okej. Okay.
To zbliżamy się już 15, no 1700 różnicy. Jest to ok, natomiast zanim zaczniemy robić pupile, spróbujemy ze strefą mroku. Tu już tak nie będę rolował w nieskończoność. Jest 500 przewagi, to trzeba trochę oszczędzać pieniążki. Jak ja stoję w ogóle z itemami średnio na jeża? To mi fajne wyskoczyło z misji dzisiaj w nocy. Magus jest ok. Magusa to nawet na upartego mógłbym tej temy u Kowala podbijać na trzeci poziom, ale Magus... kto tam teraz jest tutaj w strefie? O, jest Motus z pobujakiem, to Magus niewiele znaczy. Bardziej znaczy Kunegunda, ona tutaj ma niestety ten item jeszcze z Intą. Tu jest zręczność. Tu jest Inta jeszcze. Trzeba by to wrzucić do kibla, ale najpierw chcę te rzeczy z plecaka powyrzucać. To są mniej więcej, powiedzmy, ok rzeczy. O, tu ma rękawice, nie założyłem mu na rękawice buffa. Jak to się stało? Że to ominąłem, a bronie? Bronie wszystkie chyba mają. No, pominąłem rękawice, no, trzeba będzie te rękawice ryzykować, że będą dla zwiadowcy. Wtedy się podmieni, nie? Rękawice akurat są dzisiaj, ale nie mam żadnych fajnych rękawic. Mam ten pasek, cały czas go trzymam, wypadł mi za 10 baniek, ale nie było pasów już dość długo. Na W9, no i tutaj, tak jak mówiłem, z żółwiem jest jeden dzień w plecy. 3 karmienia gdzieś po drodze zginęły, ale zanim jeszcze zrobimy pupile, dzisiaj jakiś taki miał być krótki, szybki odcinek, a znowu 40 minut. Sprawdźmy tego motu. Czy są szanse przy tym, co mam w tej chwili, żeby on padł, ale nie sądzę. Szkoda, że teraz znerfili. Gdyby dali jeszcze miesiąc czasu, to może udałoby się przeklikać już całą tą strefę mroku i mógłbym powiedzieć, że dyndam na tego nerfa i nigdzie już mi się z niczym nie śpieszy i karmię sobie peta mroku, ale niestety zawsze pechowo te nerfy dają. I poprawki robią. No zawsze na tym. Z tym W9 jestem zawsze nieszczęśliwy, bo bug na peta światła, bug na peta wody z aury toalety, teraz naprawa tego nerfa. Zawsze wszystko o parę dni albo o miesiąc za wcześnie. No nawet tego bym zabił, podejrzewam. Dużo łatwiej, gdybym miał te mocniejsze pachołki. Bo to i tak wszystko od Kunegundy zależy. Tylko i wyłącznie od Kunegundy. No ale Kunia nie daje nam żadnych szans, jak widzicie. Okej. Okay. Idziemy zatem do... Tu już mam wszystko. Idziemy zatem na mrok. Co ja w tym mroku karmię, tu już w sumie bez różnicy, co będę karmił. Jest to obojętne na tym poziomie petów. 535-19. Chciałbym się pokusić wodą, ale się boję, bo jest słabsza. Chciałbym pokusić się ogniem, ale się boję, bo ten rozpil jest tragiczny. Więc idźmy mrokiem i módlmy się, żeby nie było unlucky. No tu nie ma co się oszukiwać. W mroku nie wykręcimy 5-0. 3-0 to będzie doskonały wynik. Don Jinjon, zawiszawsza 95, omnibun ją trochę zmęczy. No i jest jadun 100. No i powiem wam, że jest trochę z dupy ten pojedynek. Zobaczcie, 400 różnicy w karmieniach. A wcale to nie widać w tym pojedynku tej różnicy, a rzekłbym nawet, że widać to kiepsko. No udało się. Na styk. Na styk. Moi drodzy, na styk. Cisnąłem mrok w mrok. Na styk. Stifla. 18 pupili. No i to jest ciekawe, bo najpierw trzeba by sprawdzić, czy Stifla gra. Stifla gra w Unterwelcie. Ma poty, ma wszystko. Okej. Okay. To jest dobry znak. To teraz jakiego pupila z mroku Stifla może nie mieć? To jest ciekawe. Później zaczęła grać i nie ma tego z jesieni? No nie. No powiem wam, kusi mnie nawet, pójście z wodą na ten biznes.
kusi mnie po prostu, ale za dużo mam do stracenia, moi kochani. No po prostu za dużo mam do stracenia. Zobaczmy, czy się pomyliłem. To jest takie losowanie w stylu zyskać 20, stracić 180, więc jest Omnibun na 100, Zawiszawsza na 50, a Jadun jest 100, zobaczcie. Więc tutaj woda spotkałaby się z ciężkim rywalem. Mało tego, ziemia ma jeszcze problem, bo... A nie, Tricek skończy, okej. Więc to jest wygrana. Tricek dobije, a... Ostatni pet ziemi nawet nie weźmie udziału w walce. No i okej, o to chodziło, moi drodzy. Tu wrzucimy sobie szósteczkę i na bullseye'a idziemy ze światłem. I teraz najgorsza rzecz, jaka się może trafić nam, to to, że pojawi nam się szat flem i będę żałował, że nie oddałem jakiegoś pojedynku. Ale może tak nie będzie, chociaż pamiętacie, że często jest tak, że jako szósty mi się pojawiał GSXR. No a teraz medianowa. Nawet zostawię tą jeżynkę jedną. Winogronko, jak ja to mówię. Medianowa 674, 19 pupili. No jeżeli na 500 nie puściłem wody, to na prawie 700 też nie puszczę na pewno. Prostego powodu, po pierwsze żółwior jest słaby, po drugie woda ma stratę do mroku, więc też jest źle. A więc jeżeli tu się wszystko porozjeżdża i nagle dojdzie do pojedynku Hydrowira z Rozpirem, to Rozpir ma 60% szans na wina, powiedzmy. Więc nie ma co tutaj kusić losu. O wody nie wspomnę, tak, no ten Rozpir to jest po prostu poracha. No ale cieszymy się z tego, że się udało 3 wpasować. Szkoda, że nie 4, bo by się przekroczyło tą magiczną barierę 15 tysięcy czci, której jeszcze nie miałem. Ale jej się tak szybko nie przekroczy, ponieważ jutro światło. A wiecie, jak jest w świetle? W świetle już teraz jest tak, że albo robię jeden atak, albo nie robię w ogóle. Czasem się uda nawet wcisnąć 2 ataki. Zobaczymy, jak to będzie jutro. W każdym bądź razie, dzisiaj 8-0, całkiem udany dzień. Szkoda, że ten portal został na te 5%, że nie wszedł jeden kryt więcej. No ale cóż, nie można mieć w życiu wszystkiego. Trzeba się cieszyć z tego, co jest. Ja wam dzisiaj już bardzo serdecznie dziękuję. Pamiętajcie o łapkach i do zobaczyska w kolejnych odcineczkach ze Shakesa i nie tylko. Trzymajcie się, hejka i pa, pa!